Reset Obywatelski. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich miłośników Azji i osoby po prostu Azją zainteresowane. Dzisiaj dwójka gości, świetnych gości. Jest taka sytuacja ostatnio polityczna, międzynarodowa, że co pewien czas, dosyć często niestety, muszę wykonywać historyczny telefon do Marcina Krzyżanowskiego. Mówię: Marcin, czy masz jutro czas? No bo się dzieje w Iranie. Także dzisiaj, wczoraj też taki telefon wykonałam i Marcin dzisiaj będzie, ale wcześniej, słuchajcie, długo już szukałam pretekstu, żeby zaprosić do programu dr Karolinę Rak, ponieważ bardzo interesowało mnie to, co robi w podcaście Nisuija o feminizmie arabskim. I wreszcie dostałam taki pretekst. Pretekstem jest książka Leyli Slimani, Seks i kłamstwa, intymne życie kobiet w kraju arabskim. Dziękuję wydawnictwu Znak Litera Nowa za ten pretekst. I dzisiaj właśnie o seksie i kłamstwach będziemy rozmawiać. Witam serdecznie dr Karolinę Rak, orientalistkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego i tak jak już wspomniałam, autorkę bardzo ciekawego podcastu Nisuija o feminizmie arabskim. Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry. Dzięki bardzo. Cieszę się bardzo. Ja bardzo dziękuję, że znalazłaś dla nas czas. O, widzę, że tutaj już kilka osób jest nawet na czacie. Grzesiek Dewan, Wiking 1959, Janusz Agapit, Piotr Strychalski, Ludi Winia, czyli cała już taka ekipa się zebrała, czyli możemy zaczynać. Ja tylko przybliżę, albo może nie, może powiedz proszę cię, Karolino, co to jest za książka, bo autorkę znamy z polskiego rynku, tak? Autorkę z polskiego rynku literackiego znamy, bo chyba trzy już książki się jej ukazały, trzy powieści, Ogród Pożądania, Kołysanka i W cudzym kraju, dobrze pamiętam? Kraju, tak. Jakoś tak. Natomiast teraz Znak Literatura Nowa wydała coś zupełnie innego. Co to jest? To jest bardzo ciekawe tak naprawdę zestawienie rozmów, które Leyla Slimani odbyła. Ona zresztą na początku tej książki odwołuje się do tego, co stanowiło inspirację do tego, żeby z bardzo różnymi kobietami podjąć rozmowę. To czasami były rozmowy bardzo przypadkowe, a czasami mam wrażenie, były to rozmowy celowane w konkretne osoby. To jest książka bardzo ciekawa, bo Leyla nie daje tutaj tylko i wyłącznie swoich odczuć, nie prezentuje nam tutaj wyłącznie swoich odczuć, swoich doświadczeń. Wręcz myślę, że jest bardzo, bardzo takim ważnym, przynajmniej dla mnie, to, że podkreśla sama swoje środowisko, tego, gdzie wyrastała, jak wyrastała i jak wyglądała jej rodzina i otwartość jej rodziny na pewne tematy. I tym bardziej, bo tutaj uczciwie tak między nami, między naszymi słuchaczami i słuchaczkami, przyznam się, że bardzo często, kiedy pojawiają się na naszym rynku takie książki, to zdarza mi się spotkać, nie chcę powiedzieć, że z zarzutem, ale z takimi głosami, że to jest mimo wszystko przedstawicielka jakiejś konkretnej grupy, że wywodzi się z jakiejś konkretnej warstwy społecznej, że na przykład jej doświadczenia będą tutaj bardzo, bardzo charakterystyczne i w takim razie dlaczego mówi za wszystkie kobiety, prawda? Tutaj zresztą ja sobie pozwolę być może w trakcie naszej rozmowy odnieść się, bo miałam okazję rozmawiać już z paroma osobami, które tą książkę też czytały, czy w oryginale, czy w różnych tłumaczeniach, w tym także właśnie bardzo się cieszę, że to polskie tłumaczenie się pojawiło, bo faktycznie lektura warta przybliżenia, natomiast no to, co podkreślam, ta praca, ta książka jest o tyle z mojej perspektywy wartościowa, że Leyla jednak stara się rozmawiać z bardzo różnymi osobami i co ciekawe, często to są osoby, które bezpośrednio do niej same podchodziły, czyli to nie jest tak, że ona sobie wyszukiwała na zasadzie przypadku, bo chce mieć różne warstwy, na przykład społeczne tutaj zaprezentowane, tylko autentycznie podchodzi do niej totalnie dla niej obca kobieta i mówi: chciałabym z tobą porozmawiać.
I faktycznie czasami ma się wrażenie, że dzięki temu też tą książkę się może trochę lepiej czyta. Jest tutaj bardzo dużo właśnie takich bardzo prywatnych rozmów, bardzo intymnych rozmów, dzielenia się wieloma bardzo różnymi emocjami, a do tego wszystkiego dochodzi może nie jakiś bogaty, właśnie jak na książkę tego typu byłam nawet trochę zdziwiona tym, że czasami ten komentarz Slimani jest bardzo oszczędny. I tego czytelnika, czytelniczkę zostawia tak trochę z takim możliwością samodzielnego przemyślenia tego, co właśnie przeczytał, raczej niż właśnie takiego siłowego wtłaczania w jakąś konkretną interpretację, którą nam tutaj chce przedstawić. Ja powiem czytelnikom, tylko dopowiem, że książkę czyta się bardzo szybko. Ona po prostu wciąga. Historie kobiet, które zostały tam przedstawione, są tak niesamowite i też myślę, że przełamują troszeczkę tę barierę kulturowo-religijną i trafiają do doświadczeń kobiet spod każdej szerokości geograficznej, myślę, niestety, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie przemocy seksualnej na pewno, no bo wiadomo, że na niektóre rzeczy będą nam obce, jak przymus, na przykład małżeństwa z gwałcicielem, no tego już na szczęście u nas nie ma, ale wiele niestety doświadczeń dzielimy z Marokankami i w ogóle szerzej z kobietami ze świata arabskojęzycznymi. To takie chciałam tylko dopowiedzieć. No dobrze, to zacznijmy od tego, co wszystkich nurtuje chyba, osób, które nie są arabistami, arabistkami, a co w tej książce bardzo mocno wybrzmiało, czyli to, że islam nie uważa seksu i tej sfery cielesności za tabu, a na pewno za czynność nieczystą. No więc okej, w porządku. Jak zatem ma się rzeczywistość, znaczy jak jest to w rzeczywistości wygląda i skąd bierze się ta właśnie fiksacja na punkcie cielesności, seksualności? No to jest bardzo rozbudowany wątek i ja bym powiedziała tak, dlatego że bardzo często od nas się oczekuje, że jednoznacznie powiemy, jaki jest stosunek islamu, co znajdziemy w Koranie, co znajdziemy w hadisach, czyli w słowach, czynnościach proroka, osób mu bliskich, a ja jednak mimo wszystko, ze względu też na to, w jaki sposób prowadzę swoje badania, staram się jednak patrzeć na to z troszkę szerszej perspektywy. Po pierwsze dlatego i tutaj od razu zrobię takie delikatne nawiązanie, bo jestem świadoma tego, że program w znacznej mierze dotyka przestrzeni azjatyckiej. Natomiast słusznie tutaj Blanko podkreśliła, że mówimy o krajach arabskojęzycznych, które rozciągają się od Azji Zachodniej przez Afrykę Północną. I co ciekawe dla mnie, będziemy tutaj widzieli bardzo wiele podobieństw w tych krajach. I nie będzie chodziło tylko i wyłącznie o zasady religijne czy interpretacje prawa muzułmańskiego. Ja tutaj też zaznaczę, że te interpretacje prawa muzułmańskiego będą wyglądały bardzo różnie i będą się w zależności od kraju także bardzo często różniły. Natomiast będę się tutaj w znacznej mierze starała posiłkować nie swoim doświadczeniem, też jako osoba nie wyznająca na co dzień islamu, wydaje mi się, że jednak wolałabym się posiłkować głosami osób, które to doświadczenie także jako osoby wyznające tą religię starają się nam przybliżać, z czego takie, a nie inne zachowania opisane bardzo szczegółowo w książce mogą wynikać. Ja się tutaj zresztą będę w pewnym momencie odwoływała do jednej postaci, z którą Leyla Slimani miała okazję porozmawiać. To jest Asma Lamrabet, która jest faktycznie w Maroku w tym momencie naprawdę, nie chcę powiedzieć, że guru, bo też nie lubię tego typu zakładek, natomiast faktycznie jest osobą uważaną za bardzo duży autorytet. Teolożkę, badaczkę, osobę, która faktycznie stara się sama dla siebie, ale także dla rozmaitych osób, dla społeczności, dociekać jak i z czym tak naprawdę mamy przede wszystkim problem. I tutaj bardzo rezonowała we mnie jedna z jej uwag, gdzie ona zwraca uwagę przede wszystkim, że
dla niej to, co będzie istotne, to najpierw dojść do samego sedna, czyli tego, że musimy zacząć rozumieć, co to znaczy, że ludzie mają być wobec siebie równi, prawda? Ona tutaj zresztą przywołuje, wybaczcie za te spoilery, które się tu być może parokrotnie pojawią. Natomiast myślę, że to tylko nas jest w stanie do książki bardziej zachęcić, no bo tak jak mówię, mamy tutaj chociażby głos osoby, która jednak poświęciła bardzo dużo czasu na własne badania i to są takie badania, w których ona jako osoba, dla której muzułmańska praktyka jest ważna i jak gdyby to właśnie własne, samodzielne, to będzie dla mnie tutaj klucz chyba, takie własne, samodzielne też poznawanie tego islamu i zagłębianie się w niego będzie takim elementem istotnym dla tej praktyki. Ona tutaj używa takiej kategorii insan, czyli po prostu istoty ludzkiej, zwrócenia uwagi na to, że zanim tak naprawdę zaczniemy się zastanawiać, jak powinniśmy na co dzień funkcjonować w naszych społeczeństwach, także z perspektywy muzułmańskiej, być może najpierw powinniśmy dotrzeć właśnie do tego kluczowego sedna. Natomiast wracając tutaj trochę bardziej do tego twojego pytania. Jasne, można się tutaj spokojnie odwoływać do tego, że Koran i na dobrą sprawę przepisy, którymi często jesteśmy jednak w jakiejś sferze ograniczeni, przede wszystkim zwraca uwagę na seks w kontekście związku małżeńskiego, prawda? Czyli tutaj tak naprawdę doskonale wiemy, że mówiąc takim troszkę bardziej swobodnym językiem, legitny jest dokładnie tego typu kontakt cielesny. Natomiast to, co dla mnie będzie istotne, no to powiedzmy sobie szczerze, może wyjdźmy na chwilę z sfery islamu, bo gdybyśmy się mieli rozejrzeć dookoła siebie i tego, jak na co dzień funkcjonujemy we własnych społeczeństwach, to też można by na przykład powiedzieć, że funkcjonując w społeczeństwie polskim, które w znacznej mierze będzie definiować się przez pryzmat chrześcijaństwa, czy nawet ściślej katolicyzmu, pewne normy powinny nas obowiązywać, a doskonale wiemy, że to nie zawsze też tak działa. Więc to byłaby moja taka pierwsza uwaga, właśnie takiego, to na co zwraca uwagę Lamrabel, czyli takiego dochodzenia do punktu, w którym uczymy się tego, czym miałaby być nasza swoboda. I to swoboda rozumiana przede wszystkim jako taka samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących tego, co uważamy za słuszne i tego, co będzie kształtowało nasz światopogląd. To jest jedna rzecz. Natomiast zdecydowanie z perspektywy XX, XXI wieku, zwłaszcza powiedziałabym może XX na razie, to co jest bardzo interesujące, to jest to, w jaki sposób widzimy zawłaszczenie pewnych narracji. Nie mówię, że to się działo tylko na przestrzeni tego czasu. Na dobrą sprawę, gdybyśmy się mieli przyjrzeć historii świata muzułmańskiego, to widzimy, że to zawłaszczanie przez różne kręgi dzieje się zawsze. Zwłaszcza powiedzmy od okresu gdzieś tam średniowiecza, niektóre badaczki będą tutaj zwracały uwagę, że wyraźnie widać taką zdecydowanie bardziej patriarchalną interpretację. Natomiast podkreślają one szereg innych dodatkowych czynników. Pierwsza rzecz, że te patriarchalne narracje czy też interpretacje nie biorą się z próżni, one się nie biorą z niczego. One często są osadzone w uwarunkowaniach kulturowych, w których funkcjonujemy. I to nie chodzi znowu o to, żeby tłumaczyć jakieś zasady czy łagodzić wybrzmiewanie jakichś zapisów czy też zasad. Co bardziej wydaje mi się polega na tym, że starają się zwracać uwagę na to, jak głęboka powinna i jak duże tak naprawdę pole manewru mamy w przypadku właśnie tychże interpretacji. Rozumienia, dlaczego pewne zapisy powstawały w danym czasie, ale dlaczego nie powstawały. Jak powinniśmy je interpretować z perspektywy kulturowej, jak powinniśmy je interpretować z perspektywy historycznej i tak dalej. No i przychodzimy do tego XX wieku, gdzie to zagarnianie poniekąd cielesności, seksualności zacznie odgrywać rolę społeczno-polityczną, ponieważ pojawiają się na przestrzeni XIX-XX wieku ruchy narodowo-wyzwoleńcze, takie ruchy, które nie tylko dążą do tego, żeby wyzwolić się spod kolonialnej opresji, ale będą dążyły też do tworzenia pewnego rodzaju tożsamości. I ten aspekt jak gdyby postaci kobiecej, on tam będzie odgrywał wyjątkowo ważną rolę. Dwa, to,
w pracy Slimani, i myślę, że to jest bardzo interesujące i bardzo ciekawe, ona się tam parokrotnie odwołuje do konkretnych przepisów prawnych, zapisów artykułów kodeksu karnego i zwraca w paru miejscach uwagę na to, że to nie są przepisy, które też pojawiły się z jakiejś próżni, ale często są pozostałością kodeksów europejskich. Zatem można by tutaj jeszcze dodatkowo dokładać sobie warstwy, z których wynikałoby, że bardzo wiele takich, delikatnie mówiąc, pruderyjnych zasad, to nie jest tylko i wyłącznie jak gdyby sfera arabsko-muzułmańska, jakichś takich zasad legislacyjnych, ale często te zasady legislacyjne przychodziły tak naprawdę również z zasadami związanymi chociażby z kodeksami francuskimi. Tu Maroko będzie jednym przykładem, ale żeby to przenieść troszkę na kontekst libański, w ostatnich parunastu latach część aktywizmu kobiecego libańskiego skupiona była na rozmaitych przepisach i nie tylko zresztą kobiecego, szeroko pojęte na przykład queerowego, to będzie aktywizm, który będzie skupiony właśnie na zasadach prawnych, które pozostały w rozmaitych kodeksach i legislacji libańskiej i część z nich jesteśmy w stanie prześledzić jako pozostałości właśnie tychże francuskich kodeksów prawnych. Zatem, no tak jak mówię, można by sobie coś patrzeć przez bardzo taką prostą soczewkę, ale to nie jest aż tak proste, jakbyśmy tego chcieli. No właśnie, wyprzedziłaś moje następne pytanie, bo Leyla Slimani też na to zwróciła uwagę, ale kwestia kodeksów to jest jedna rzecz, natomiast ja się odniosę do najbliższych mi Indii, chociaż pierwsza była arabistyka, więc indologię skończyłam jako drugą. Okej. Okay. Ale skupiłam się, bo ostatnio... On swojego zawsze pozna. A, no właśnie. I słuchaj, teraz jest tak, że no, w Indiach ta pruderyjna moralność przyszła w dużej mierze z Brytyjczykami. Co więcej, z kobietami brytyjskimi, bo my się śmiejemy w gronie indologów, że wynalezienie statku parowego zniszczyło radość seksu w Indiach, bo zaczęły właśnie kobiety przyjeżdżać, żony, i przywiozły tą wiktoriańską pruderię, która może nie odbija się w samym prawie tym napisanym, tak, w kodeksach, ale no wisi w tej moralności współczesnej, no już nawet, no tak, pozostałe do dzisiaj. I teraz, czy właśnie kraje postkolonialne, arabskojęzyczne mają te same doświadczenia? Twoim zdaniem? Powiem tak, też mają różne doświadczenia i to też będzie część ich doświadczeń. Myślę, że spokojnie tutaj możemy sobie znaleźć rozmaite przykłady, w których faktycznie, po pierwsze właśnie ten takie, jakby to powiedzieć, kolonialne przekonanie o wyższości, prawda, że przychodzimy ze społeczeństw, które mają lepsze zasady, które mają lepszą moralność, prawda, i takie to nie służyło tylko i wyłącznie jak gdyby takiemu budowaniu jakiejś edukacji, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że to służyło głównie temu, żeby tym lokalnym społeczeństwom pokazywać, jak bardzo są zacofane na naszym tle, jak bardzo ta ich rozhisteryzowana i taka wręcz bezpruderyjna seksualność, czy też cielesność, która była widoczna albo właściwie była uwidaczniana przez obrazy, czy też przez rozmaite dzieła literackie tworzone przez twórców wywodzących się z imperiów kolonialnych. Tutaj warto wspomnieć chociażby o całej problematyce sztuki orientalistycznej, która ten region prezentowała w bardzo specyficzny sposób. I mówię, to jest spotkanie na zupełnie, na zupełnie inny dzień, bo tutaj ja bym nie skończyła. To jest trochę mój konik i wydaje mi się, że nie powinnam się aż tak bardzo rozgadywać. Zapisuję tutaj. Nie, to jest bardzo ciekawe, bo w pewnym sensie rzutuje też na to, w jaki my sposób odbieramy pewne rzeczy. No jednak dociera do nas bardzo, albo inaczej, kanon tych prac jest tak szeroki, tak dobrze znany,
że w pewnym sensie nawet nie kwestionujemy tego, czy to, co widzimy na tych obrazach na przykład, to będzie faktycznie stan prawdziwy, czy też jakiś rodzaj wyobrażenia. A ja tylko zaznaczę, że część z artystów, którzy tworzyli sztukę orientalistyczną, to często byli ludzie, którzy w ogóle na Bliskim Wschodzie, czy w Północnej Afryce, czy w Północnej Afryce nie byli. Natomiast wrócę, bo jak widzisz, ja jestem królową dygresji i dlatego zawsze się boję tego typu programów, bo mam wrażenie, że ja nie kończę, tylko mi kiełkuje cały czas w głowie, co jeszcze bym chciała powiedzieć. Natomiast faktycznie w wielu badaniach, znowu zakorzenimy to trochę w badaniach naukowych, które się na ten temat prezentuje, w wielu badaniach naukowych ten aspekt kolonialny jest jednym z zasadniczych aspektów, który się bada. I to z dwóch stron bym powiedziała, tego jak imperia kolonialne i prowadzona przez nich polityka w lokalnych społeczeństwach wpływała na pewne zmiany, zwłaszcza dotyczące sfery obyczajowej, a z drugiej strony jak w ramach jakiegoś takiego przeciwdziałania tym politykom imperialnym, czy występowania przeciwko tym politykom imperialnym, ta sfera znowu obyczajowa była wykorzystywana właśnie do jakiejś formy kontestacji. To w wielu wypadkach, i myślę, że to znajdziemy jeszcze chwilkę czasu na to, żeby trochę głębiej o tym porozmawiać, bo ja szczególnie interesuję się zjawiskami tego, w jaki sposób kobiety stają się symbolem w narracjach właśnie państwowych, i tutaj tych przykładów tak naprawdę w regionie, o którym rozmawiamy, tych przykładów tutaj naprawdę można mnożyć. Natomiast no tak jak mówię, to jest taki proces trochę co najmniej dwustronne, czyli mamy tych kolonizatorów, którzy przyjeżdżają z takim przekonaniem o swojej wyższości, ale to jest też taka próba budowania w lokalnych społeczeństwach przekonania o tym, że faktycznie może coś z nami jest nie tak. Może faktycznie jesteśmy zbyt rozpasani seksualnie, prawda? Może ta nasza bezpruderyjność to faktycznie jest coś niewłaściwego. I powiedziałabym, że wielu badaczy, badaczek od tej strony również do takich analiz podchodziło. Natomiast zdecydowanie pewien rodzaj też ochrony kobiet, czy też właśnie tworzenia z nich jakiegoś symbolu tożsamości, tego jakie są lokalne społeczeństwa, będzie ich sposobem odpowiedzi. A w przyszłości, wraz z rozwojem tak naprawdę XX i później XXI wieku, ten symbol właśnie kobiety, która jest bardzo taka, bardzo obyczajowo skontrolowana, będzie też taką formą odpowiedzi na stereotypowe spojrzenie na Zachód, prawda? Naszego rozpasania, braku moralności, jakiejś rozwiązłości, tego typu patrzenia na obszar, w którym mieszkamy, i właśnie odpowiedzi, ale znowu, jakiej odpowiedzi, czyjej odpowiedzi, bardzo często bardzo patriarchalnej odpowiedzi rozmaitych kręgów, zwłaszcza kręgów konserwatywnych, które w ten sposób właśnie będą tą kobietę gdzieś umieszczały w środku, pokazując, ale nasze kobiety są zupełnie inne, prawda? I znowu, to nie kobieta się będzie liczyła, kobieta będzie tutaj bardzo przedmiotowo traktowana, natomiast często będą one po prostu faktycznie służyły pewnego rodzaju symbolizowania. W tym wypadku tożsamości to niestety niesie ze sobą bardzo, bardzo głębokie konsekwencje. Ja zaraz jeszcze do tego kolonializmu wrócimy, bo tam jest jeden ciekawy wątek w książce, natomiast każda badaczka, która właśnie zajmuje się kwestią feminizmu kobiet w krajach arabskojęzycznych, czy też w krajach muzułmańskich szerzej, spotkała się z tym, że te kobiety są niezwykle otwarte na tę sferę życia. Ja nigdy nie zapomnę, jak pierwszy raz spotkałam się z tym, i to było dawno temu, w hamamie w Aleppo. Tam był wieczór henny w hamamie i panna młoda spłoniona jak ta dzięcielina Mickiewicza, i starsze kobiety już bardziej doświadczone. No przyznam, że nawet wtedy jeszcze słabo znałam bardzo arabski. No dobra, nie skomentuję. Skrępowało cię to. No tak. I to było niesamowite. I później się tylko utwierdzałam w tym przekonaniu, że większością tych kobiet naprawdę można porozmawiać tak, że się ja z moją mamą od takiej porozmawiała, prawda, w zupełnie innej kulturze. No bo ja mówię, to też musimy gdzieś zacząć odrzucać takie przekonanie o tym, że u nas się o takich
Sorry, ja może generalizuję, ale mam wrażenie, że ostatnie parę lat, zwłaszcza w kontekście bardzo trudnych dla kobiet tematów, czyli na przykład, oczywiście, nie wiem, naszej swobody, autonomii, dostępności rozmaitych rzeczy i przede wszystkim możliwości decydowania o własnym ciele, pokazało nam, że ten temat bywa sprowadzany, i tu wiem, nie chcę wywoływać jakichś kontrowersji, natomiast ten temat bywa sprowadzany do tego, kto ma zdecydować o tym, czy jest to referendum, czy też nie referendum. Tak. Więc nie chcę tutaj robić właśnie tego typu, nie wiem, generalizacji, czy też uniwersalizacji problemu, bo oczywiście one będą miały rozmaite barwy, one będą bardziej głębokie, mniej głębokie, bardziej trudno będzie do nich podejść, mniej trudno. Natomiast nie miejmy złudzeń, że no jednak w większości żyjemy w społeczeństwach, w których jednak ta kontrola kobiecego ciała to jest rzecz absolutnie, absolutnie obecna. Ja zresztą bardzo często robię z moimi grupami rozmaite ćwiczenia, które mają nam pokazywać, jak wiele podobieństw jesteśmy w stanie znaleźć. Jedną z takich moich ulubionych sfer, no, jestem arabistką, czyli w pierwszej kolejności jednak kwestia języka będzie dla mnie odgrywała dużą rolę. I zwracanie uwagi chociażby na to, w jaki sposób wyglądają inwektywy. Inwektywy w języku polskim też jasno wskazują na to, że jednak ocenia się zachowanie przede wszystkim kobiety, a nawet jeśli się mężczyznę w brzydki sposób nazywa, no to jednak w pierwszej kolejności obraża się przecież jego matka, a tak naprawdę tak. Nie jego. Więc powiedziałabym, że i podobnie miałam czytając książkę Slimani, że parokrotnie się łapałam na tym, że myślałam sobie podobnie, że okej, że rzeczywiście na przykład pojawia się ten wątek jakiejś młodej osoby, która mówi, że o pewnych rzeczach nie mogłaby na przykład wprost porozmawiać z rodzicami i myślę sobie, że ja znam naprawdę bardzo wiele ludzi, którzy przez lata opowiadali, czy dzielili się swoimi doświadczeniami, z których wynikało, że gdyby nie podręcznik do biologii, to tak naprawdę sami za wiele by nie wiedzieli, bo nie było skąd i nie było jak. Dokładnie. Wracając do kolonializmu, bo jak pisałyśmy, to ty się bałaś, że godzina to będzie za dużo, a musimy właśnie tak przyspieszyć. Obserwuję. I mówiłam, że tak będzie. Bardzo ciekawy wątek w tej książce jest, dotyczy właśnie tego, że patriarchat jest rodzajem obrony przed Zachodem. I na przykład w Indiach też to zauważam. Znaczy zaczęłam o tym myśleć właśnie po tej przeczytaniu tej książki. I ja to nazwałam tak na swój użytek, obawa przed taką obyczajową kolonizacją, ale to jest chyba coś więcej. Obyczajowa kolonizacja, bardzo mi się w ogóle ten termin, szczerze mówiąc, podoba, natomiast zgadzam się z tobą, że faktycznie moim zdaniem jest absolutnie to coś więcej. Pierwsza rzecz to dlatego, że patriarchat może istnieć bez względu na Zachód, prawda? Więc to nie jest kwestia tego, że on sobie istnieje tylko i wyłącznie dlatego, że jest to jakaś forma odpowiedzi na wzorce zachodnie, które nie wszystkim muszą się podobać. Faktycznie w książce Slimani trochę się tego znajduje właśnie jako taki rodzaj wytłumaczenia, dlaczego niektóre mechanizmy funkcjonujące w społeczeństwie marokańskim, ale obecne też w innych społeczeństwach tego regionu, dlaczego te patriarchalne mechanizmy właśnie skupione przede wszystkim na kontroli kobiet, na kontroli kobiecego ciała, jej wyglądu, kwestii zasłony, w którą nie będę tutaj jakoś głęboko wchodziła, bo znowu jest to teren, w którym moglibyśmy nie skończyć. Natomiast nie ulega wątpliwości, że faktycznie wiele ruchów, i nie mówię tutaj tylko o ruchach, które Slimani nazywa islamistycznymi, czyli ruchami takimi fundamentalistycznymi, mocno konserwatywnymi w tym wypadku, nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o takich ruchach, dlatego że gdy się przypatruje historii wspominanych już przeze mnie etapów właśnie takiej walki z kolonializmem, czy z obecnością kolonialnych imperiów w regionie, to widzimy, że to
to jest też to jest walka z Zachodem, nie tylko taka obyczajowa, czyli że na przykład nie chcemy przyjmować pewnych zasad, że uważamy, że jeśli odczytujemy czyjąś swobodę przez to, czy nosi mini spódniczkę, czy też tej mini spódniczki nie nosi, ja się zaraz do tego jeszcze jednej rzeczy tutaj odniosę, bo myślę, że na zasadzie paraleli też powinniśmy trochę umieć funkcjonować. Natomiast to też jest próba powiedzenia, że to jest też próba walczenia o własną tożsamość, niekoniecznie tak, jak chcieliby sami tego obywatele czy obywatelki. To jest po prostu też generowanie sobie obecności politycznej i tak dalej, czyli właśnie jakieś takie kształtowanie przekonania społeczeństwa o tym, że na przykład tożsamość marokańska musi być odczytywana w taki, a nie inny sposób. Mhm. Tożsamość libańska w taki, a nie inny sposób. Tożsamość saudyjska w taki, a nie inny sposób. Ja tutaj mówię na temat paraleli, dlatego że jednym z takich kluczowych przykładów, które się często pokazuje na tą bardzo taką powierzchowną, bardzo powierzchowne zrozumienie wartości, swobody i tak dalej, tego co to znaczy żyć w wolnym społeczeństwie bądź mniej wolnym społeczeństwie, jest takie słynne zdjęcie, które jest bardzo często wykorzystywane przez dziennikarzy. Ja ci tutaj opowiem taką historię. No, zdjęcie zrobione w latach 70. w Kabulu. Ach, tak. Przedstawiające, to się w ogóle używa podczas akademickich zajęć do tłumaczenia, na czym właśnie polega problem zawłaszczania pewnych narracji. Te młode osoby są tam w mini spódniczkach, to są kobiety. I teraz znowu, to nie chodzi o to, że ja teraz mówię, że jeśli są absolutnie odsłonięte, to znaczy, że nie wiem, mają więcej bądź mniej wolności. Bardziej mi chodzi o to, że buduje się takie dychotomiczne obrazy, w którym wielu dziennikarzy wywodzących się z przestrzeni zachodniej będzie mówiło, patrzcie, to jest wolność. A potem nastały burki. Nikt nie zwraca uwagi na to, że zdarzają się zdjęcia z tego okresu, gdzie kobiety są na przykład ubrane na modłę zachodnią, albo obok niej stoi kobieta, która jest kompletnie przykryta, bo to by nie pasowało już do pewnej narracji. Więc ja tutaj buduję taką paralelę, żebyśmy też widzieli, że to tam może być jakąś formą obrony przed Zachodem, czy właśnie jakąś formą kształtowania tożsamości, ale znowu dla odmiany te wizerunki, obrazy, fotografie wykorzystywane są przez sferę zachodnią do mówienia, tam jest mniej wolności i bardzo często ta wolność jest oceniana w sposób dosłownie powierzchowny. Niestety tak. I jeszcze chciałyśmy dzisiaj porozmawiać o kulcie dziewictwa. To jest bardzo istotny element tej książki. On się przewija wielokrotnie. Na stronie 32 jest taki cytat. Chłopcy, których znałam, sporządzali przykrą tabelę. Po jednej stronie były porządne dziewczyny, a po drugiej te inne. Przez cały dzień powtarzali, że porządne dziewczyny nie palą, nie wychodzą wieczorami, nie mają chłopaków, nie noszą shortów, nie tańczą przed mężczyznami. No i właśnie. Skąd w lokalnych kulturach ta fiksacja na kulturze? No i znowu, bo tego typu fiksacji myślę, jesteśmy w stanie znaleźć wiele w innych też przestrzeniach kulturowych. Natomiast ja bym się tutaj skupiła na jednym pojęciu, które jeszcze nie padło i nawet mnie to trochę przeraża, że jeszcze z moich słów to słowo nie padło i to jest słowo honor. Tak. Honor, który ma... To jest... bardzo skomplikowana kategoria, ale w uproszczeniu zazwyczaj mówi się, że honor całej rodziny spoczywa na kobiecie. Tam się zresztą pojawia chyba nawet taki krótki cytat, w którym no, honor wisi na błonie, prawda? To jest takie powiązanie właśnie tego dziewictwa, tego w jaki sposób młoda kobieta się zachowuje. Budowanie w niej przeświadczenia, że jakakolwiek jej próba na przykład eksperymentów samodzielnych, czy też właśnie z inną osobą, jakiegoś takiego poznawania własnej cielesności, przyjemności, to są rzeczy złe, prawda? I tu się wręcz buduje takie przeświadczenie o tym, że to wszystko powinno być tak naprawdę haram. I teraz pozwól, że ja o paru rzeczach tutaj opowiem. Pierwsza, to odpowiedzmy sobie na proste pytanie, skąd to się bierze. Znowu, wspomniałam, że duża część tego patriarchalnego
kontekstu, będzie skupiona na tym, żeby jednak dużą grupę społeczeństwa kontrolować z różnych powodów. To oczywiście jednym z powodów będzie faktycznie takie czasem przekonanie o tym, jest takie słowo, które jedna z najbardziej znanych marokańskich badaczek używała w swoich tekstach, Fatma Mernissi, bardzo dobra socjolożka, na którą zresztą powołuje się wielokrotnie Slimani, ta książka jest jej zresztą częściowo dedykowana. I Fatma Mernissi przybliżała takie pojęcie fitna. Fitna po arabsku może oznaczać bardzo różne rzeczy, ale może oznaczać jednocześnie niebezpieczeństwo i chaos. Czyli budowanie takiego przeświadczenia, że ta seksualność kobiety, jej pożądanie i tak dalej, to jest coś, co jest elementem pewnego rodzaju chaosu społecznego, prawda? Że może to prowadzić do chaosu społecznego, że jej chęć, jej pożądanie może ostatecznie skończyć się tym, że zamiast być porządną, prawda, żoną, matką i tak dalej, będzie eksplorować swoje żądze, swoją przyjemność i tak dalej. Tu bym cofnęła się do pewnego obyczaju, który jest obyczajem przedmuzułmańskim. Myślę, że to warto pamiętać o tym, że jest to obyczaj kulturowy głęboko zakorzeniony w pewnych konkretnych regionach. On się w znakomitej części świata arabskiego nie pojawia zbyt, jeśli w ogóle, zbyt szeroko. Jest to zwyczaj związany z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. Coś, co występuje na przykład bardzo i mimo wszystko cały czas w dosyć obszerny sposób w Egipcie, to jest obyczaj i znowu zaznaczam, bo tutaj wiele osób będzie próbowało budować jakieś paralele, że to jest na pewno obyczaj bardzo ściśle związany z religią. Doskonale wiemy, że jest to obyczaj dużo, dużo bardziej skomplikowany. Ja już o samym obrzezaniu tylko powiem, że nawet o obrzezaniu chłopców Święty Koran nie wspomina, już na pewno w żadnych detalach. Natomiast to obrzezanie dziewcząt to jest właśnie kulturowy przykład tego, w jaki sposób kobiece ciała bywają kontrolowane, prawda? I to ma polegać na tym, że ta kobieta ma spełniać się w konkretnych rolach, a my chcemy przypilnować, jak w tych rolach będzie się nie tylko spełniała, ale my chcemy przypilnować sami dla siebie tego, żeby ta kobieta była nam absolutnie i totalnie wierna, prawda? Ja bym tutaj dodała jeszcze jedną rzecz, która się w wielu badaniach też będzie pojawiała, czyli taką rzecz związaną też z pewnego rodzaju kruchością męskości, prawda? Tego, że mężczyzna chce mieć nad tą sferą kontrolę i właśnie kontrola także tego, co czują młode kobiety, jak odczuwają młode kobiety i inne kobiety również, tutaj nie chcę wybrzmieć ageistowsko absolutnie. Natomiast to, co jest tutaj też wyjątkowo ciekawe, to jest to, że ta sfera właśnie chociażby dziewictwa doprowadzona do jakiejś absolutnie, użyłaś dobrego słowa moim zdaniem, fiksacji, taka sfera, w której w regionie na przykład zaobserwowano, że hymenoplastyka, czyli odtwarzanie błony dziewiczej, jest jednym z najpopularniejszych plastycznych czy też estetycznych zabiegów wykonywanych. Jest taki świetny film libańskiej reżyserki Nadine Labaki, on się Carmel nazywa. I ten wątek się tam dosłownie przez chwilę przewija, ale daje nam to pewien rodzaj takiego, powiedziałabym, delikatnego wglądu w to, jak to wygląda. Tego, że w wielu, zwłaszcza konserwatywnych rodzinach, ludzie cały czas będą naciskali na to, żeby to dziewictwo w jakiś sposób poświadczyć. Ja z racji tego, że jestem mimo wszystko osobą z generacji, w której bardzo lubiliśmy pokazywać różne rzeczy, a że jestem na wizji, to chyba mogę. Nie tak dawno wydano taki dosyć ciekawy album. To jest album zrobiony przez dwie emirackie artystki, Lara Shahin, żeby nie skłamać, i Rimfa Laknas. I w tym albumie znajdują się, no to jest bardzo ciekawy taki projekt też wizualny, zdjęć i tak dalej. I jeden z projektów nazywa się If a Hymen Breaks and No One Hears It. Jeśli błona się zerwie, czy też złamie, a nikt tego nie usłyszy, prawda? I to jest cały projekt skupiony właśnie wokół kwestii kobiecego ciała, kobiecego też poznawania własnego ciała i tego, jak mitologizowane są pewne sfery i jakie to ma konsekwencje tak naprawdę, nie tylko na cały region, ale na to, co może się dziać w przyszłości z następnymi pokoleniami. Dodam jeszcze jedną rzecz. Ten aspekt dziewictwa to też
dla mnie personalnie jest ciekawe ze względu na to, że jest jednym z elementów także kontrolowania kobiecego ciała. Mm-hmm. Bardzo wyraźnie dostrzegliśmy to w okresie arabskiej wiosny i postarabskiej wiosny, po arabskiej wiosnie, kiedy powstawała badawcza i aktywistycznie literatura opowiadająca na przykład o takim zjawisku jak badanie dziewictwa, prawda? Do których dochodziło na przykład na posterunkach policji, czyli tak naprawdę bardzo upokarzającym dla kobiet badaniu, w którym tak naprawdę nie chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby je upokorzyć, ale to był taki mechanizm, który służył również temu, żeby te kobiety wygnać z jakiejś sfery. Sfera protestu jest sferą męską, bo to jest sfera decyzyjności, to jest sfera kontestacji, a kobietom ta sfera nie przynależy, więc trzeba użyć takich metod, które spowodują, że te kobiety w tej sferze nie będą chciały być obecne. I to było jedno z tych, to była jedna z tych rzeczy. Natomiast no mówię, tych wątków można by tutaj mnożyć. Właśnie wielokrotnie już dziewictwo i wierność to przecież to fiksacja nie tylko muzułmańska, skąd pacy cnoty się wzięły. No tak, Janusz Agapit, tak, oczywiście. O tym właśnie Karolina też mówiła. I teraz, ty już o tym też powiedziałaś w dużej mierze, ale tak, żebyśmy troszkę może to rozszerzyły ten wątek, bo w wielu patriarchalnych kulturach, nie tylko muzułmańskich, kobieta staje się własnością publiczną. Jej ciało, głównie chodzi o ciało, prawda? I to jest własność publiczna, ale też staje się symbolem. I tutaj ja sobie wypisałam, Malika, jedna z bohaterek, stwierdziła, że wszystko, co robi, stanowi przeciwieństwo marokańskiej kobiety. I teraz, no właśnie, kim albo czym, bo ja mam wrażenie, że to już nie chodzi o samą osobę, czyli kim, ale czym, bo chodzi o konstrukt jakiś kulturowy, no więc kim jest ta kobieta z regionu, kobieta arabska, kobieta muzułmańska, tak wiesz, te Podoba mi się to, jak to ubrałaś teraz w słowa, bo wydaje mi się, że to jest to coś, co nam się tutaj parokrotnie już przez rozmowę przetoczyło, czyli taki rodzaj uprzedmiotowienia tej kobiety i ta walka w sumie aktywistyczna na przykład także poniekąd ta książka takiemu upodmiotowieniu kobiety ma służyć. Mm-hmm. Ja sobie zaznaczyłam jeden dosłownie cytat w tej pracy, bo on moim zdaniem bardzo dobrze wybrzmiewa i chciałam się nim podzielić, dlatego że to jest jedna z takich rzeczy, którą sobie tutaj zaznaczyłam specjalnie, ponieważ też bardzo mocno wpisuje się w moje badania. Mhm. Kobieta jest matką, siostrą, żoną, córką, a dopiero w dalszej kolejności osobą. Jest gwarantką, znowu wraca to pojęcie honoru rodziny i co gorsza tożsamości narodowej. Jej cnota jest sprawą publiczną. Dla mnie osobiście, ja sobie ten cytat zaznaczyłam, ponieważ wpisuje się w to, o czym wielokrotnie miałam okazję czytać, słyszeć, oglądać także pod postacią rozmaitych projektów. Dla mnie, co tutaj jest wyjątkowo interesujące, to jest właśnie symbol i tożsamość, prawda? I pozwolę sobie dać jeden przykład, jeden dosłownie. Uwielbiam sięgać po taki jeden konkretnie monument, posąg, który stoi w Egipcie, w Kairze. On się nazywa Nahtat Mesr, czyli przebudzenie Egiptu. I ja nagminnie po ten przykład sięgam, bo on jest wizualnie bardzo łatwy do rozpracowania. Mamy na nim Sfinksa, czyli symbol tak naprawdę wielkości starożytnego Egiptu i mamy kobietę, która odsłania swoje oblicze. I to można czytać na wiele sposobów. Niektórzy twierdzili, że to był taki ukłon też artysty w stronę egipskich emancypantek tego okresu, zwłaszcza, że zasłynęły tym, że zaczęły te zasłony osłaniające ich twarze zdejmować, ale to też miał być taki symbol nowego Egiptu, który się odradza. Zauważ, zresztą Państwo również mogą sobie to potem zobaczyć, zauważ, że w roli tego symbolu nowego Egiptu pojawia się postać kobieca. I znowu, zarówno osoby reprezentujące, powiedziałabym, środowiska modernizacyjne, ja tutaj zwrócę uwagę, że gro literatury z początku XX wieku była bardzo często pisana przez mężczyzn, którzy pisali o nowej kobiecie, prawda? I to oczywiście z perspektywy badań na przestrzeni czasu dużo tekstów o tym, jacy to byli pierwsi feminiści. Mnie natomiast urzekły teksty współczesnych już w tym momencie, mnie bardziej, osób, które no, trochę się z tym modelem rozprawiają, że ewidentnie to jest trochę historia emancypacji kobiet na całym świecie, gdzie
najpierw mężczyźni występują w naszym imieniu, bo przecież tak, w swoim imieniu wystąpić nie możemy. Dokładnie. Co ciekawe, ja tutaj dodam jeszcze, że to zarówno moderniści, ale także osoby z tych, powiedziałabym, kręgów bardziej tradycyjnych, to się zresztą bardzo wyraźnie w wielu krajach, nie tylko w Egipcie, ale ja tutaj potem przykład sięgam, ponieważ on jest najlepiej udokumentowany. W wielu krajach to właśnie te rozmaite kręgi w rozmaity sposób, ale mimo wszystko przywłaszczały sobie w pewnym sensie kobietę. I ja nie mówię, oczywiście, że na pewno w jakimś stopniu zależało im na tym, żeby ta kobieta miała lepsze szanse, żeby mogła być lepiej wyedukowana. Mnie natomiast wielokrotnie porażało to, że w tych projektach ta kobieta miała być lepiej wyedukowana, żeby być lepszą żoną i lepszą matką. Tak, czyli tak, cały tak. czas kobieta występuje w pewnej roli. Kobieta nie jest sama dla siebie, tylko kobieta jest po coś, prawda? Ma jakieś zadanie do spełnienia. To macierzyństwo zresztą, to jest bardzo, bardzo widoczne, ale to mówię, Matka Polka jest moim zdaniem fantastycznym podsumowaniem tego, że ten symbol kobiecości jako tej, która daje życie, jest bardzo często chętnie symbolicznie wykorzystywany. Problem w tym, że to symboliczne postrzeganie kobiety no, jest takim trochę mieczem obosiecznym, bo z jednej strony to miłe, że oddaje nam się pewien rodzaj hołdu, ale z drugiej strony to niefajne, że się nas kontroluje, że się nam narzuca jakiś model zachowań, ponieważ teraz trzeba tego symbolu, tego nowego Egiptu na przykład, strzec dużo bardziej, prawda? I tutaj wiele osób na przykład, kiedy pisało o zjawiskach, czy to zasłaniania, czy zamykania kobiet w sferach bardziej prywatnych, czyli na przykład w obrębie domostw, wiele z nich zwracało uwagę na to, że chodziło przede wszystkim o to, żeby strzec tychże symboli. Tutaj kontekst może inny jeszcze bym przytoczyła, żebyśmy się też troszkę nie fokusowały na dwóch czy tam trzech konkretnych krajach, ale bardzo ciekawe badania kiedyś powstały a propos kobiet w Arabii Saudyjskiej i tego, w jaki sposób kobiety saudyjskie zostały wpisane w narrację państwową tego, czym jest Arabia Saudyjska. I zobacz, jak to działa. Jeśli kraj, cały kraj ma być postrzegany jakoś przez pryzmat kobiety, no to nie ma się co dziwić, że potem to wymaganie w stosunku do tego, jak te kobiety mają się zachowywać, jak mogą wyglądać, co im wolno, czego im nie wolno, wyglądają w taki, a nie inny sposób. Ten przykład akurat saudyjski jest przykładem takim, powiedziałabym, no chyba najbardziej najbardziej wizualnym, być może też w pewnym sensie najbardziej w tym momencie interesującym, no bo jednak jesteśmy na trochę innym etapie w porównaniu z innymi państwami. Natomiast ja tu wspomniałam o jeszcze jednej rzeczy, bo ja cały czas mówię o początkach XX wieku, prawda, o tym momencie, kiedy rozpoczynają się rozmaite działania narodowo-wyzwoleńcze. Natomiast z perspektywy XXI wieku dokładnie cały czas widzimy ten sam problem, tą samą narrację. Zresztą zauważ, że ten cytat, którego tutaj użyłam, tę postać matki znowu bardzo mocno przywołuje. Tutaj zresztą wiele badaczek zwracało uwagę na to, że dopiero po arabskiej wiośnie kobiety tak naprawdę zaczynają realnie walczyć o własne postulaty, że to już nie jest tak, że kobiety są częścią jakiegoś postulatu, albo inaczej walczą o coś, a potem się im mówi, okej, a teraz możecie spokojnie wrócić do kuchni, tam gdzie wasze miejsce, bo na dobrą sprawę historia emancypacji arabskiej w XX wieku trochę tak w niektórych miejscach wyglądała. Kobiety na czele rewolucji, a po czym mówi im się, wiecie co, dziewczyny, było fajnie, ale macie pewne role do spełnienia. Tak. A ta arabska wiosna jednak spowodowała, wedle wielu badaczek, w tym świetnej Hali Kamal, której teksty też można w polskim internecie poczytać, gorąco bym zachęcała, bo są naprawdę świetne, pokazuje nam, że przelała się pewna czara, kobiety doszły do wniosku, okej, jak znowu będziemy się pozwalały ustawiać w tym konkretnym miejscu, no to my nigdzie nie ruszymy. I tutaj właśnie jest Wojtek Polak, pyta o coś, co przenosi nas do następnej kwestii. Świat Zachodu zmieniły emancypatki, później zwane feministkami. Czy dziś w świecie islamu też zmieniają kraje islamskie, czy raczej czekają, aż Zachód je wyzwoli? Ja chcę dopowiedzieć, że jak właśnie ten aktywizm wygląda, bo to bardzo ciekawa rzecz jest w tej książce właśnie Leili Slimani. Ona pisze o tym, że aktywistki feministyczne boją się podejmować temat seksu i cielesności.
Okej, to znowu parę wątków. Bardzo dziękuję też za to pytanie i dziękuję, że tam się pojawia ten element takiego trochę cudzysłowia, prawda? Mm-hmm. W ogóle idea bycia wyzwolonym przez Zachód, mam wrażenie, jest takim elementem, który bardzo dużo osób triggeruje i moim zdaniem słusznie. Natomiast ja bym to trochę rozbudowała. Pierwsza rzecz to fakt tego, że dla wielu aktywistek, i teraz ja używam celowo słowa aktywistki, a nie aktywistki feministyczne albo feministki, ponieważ dla wielu kobiet, i to będzie chyba trochę też odpowiedź na pana pytanie, dla wielu kobiet samo słowo feminizm jest nacechowane zachodnio i niesie ze sobą pewien rodzaj konotacji, które nie każdej kobiecie walczącej o jakieś swobody związane właśnie z prawami kobiecymi, nie każdej kobiecie musi się podobać. Ja bym powiedziała, i to zresztą wiele badaczek, także polskich, na to już zwracało uwagę, na to, że kobiety z regionu często będą tego terminu feministka w stosunku do siebie unikały, ponieważ nie identyfikują się z takim terminem, albo uważają, że ich własne, że tak powiem, ich własne doświadczenia są na tyle bogate, że nie muszą się definiować, czy też weryfikować, odhaczać sobie, czy w takim zachodnim ujęciu już można mnie uznać za feministkę, czy też niekoniecznie. To jest szczególnie widoczne, zwłaszcza przy osobach, które będą przynależały do bardzo szerokiego, i tutaj zaznaczam, to jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki prąd feminizmu muzułmańskiego, który jest bardzo zróżnicowany i faktycznie w obrębie chociażby tego konkretnie ruchu bardzo wiele kobiet tego słowa feminizm po prostu będzie unikało. Nie, nie tylko dlatego, że wzbudza negatywne konotacje, ale ponieważ wychodzą często z założenia, że jak gdyby wizja naszej emancypacji będzie dla nas wyglądała inaczej. Ona nie musi być współmierna, to nie musi być zero-jedynkowe odgapienie. Wręcz bym powiedziała, że ta reakcja właśnie, to triggerowanie, o którym ja tutaj mówię, to jest takie, cały czas nie rozumiecie, że my nie chcemy was już w tym momencie naśladować, że to nie jest tak, że wy nam narzucicie jakieś wartości, a my będziemy po prostu najzwyczajniej w świecie te wartości imitować, bo może to nie jest tak, jak chcemy działać, może to nie jest to, jak chcemy podążać i tak dalej. Natomiast trochę jeszcze wracając tutaj do twojego szerszego Blanka pytania o to, jak ten aktywizm w regionie wygląda, to się też w książce Slimani pojawia i ja myślę, że w ogóle w tym marokańskim kontekście bym też bardzo mocno podkreśliła, że mamy tutaj bardzo wyraźnie widoczne, że dochodzi do aktów mobilizacji społecznej, co jest dla mnie niezwykle ważne, bo ja mam wrażenie, że utrwalił się taki trochę wizerunek, mówię tutaj szeroko, MENA, czyli Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki, jako takiego regionu społeczeństw, które są mimo wszystko dosyć bierne. Nic bardziej mylnego, zaznaczmy też, że przy okazji jakichkolwiek tego typu prób protestów, i to większych protestów, czy jakichś akcji, wielokrotnie te osoby naprawdę albo ryzykują utratą wolności, albo podlegają rozmaitym mniejszym bądź większym represjom. Zatem miejmy świadomość tego, że już wyjście i zaprotestowanie bywa w niektórych społeczeństwach, zwłaszcza tych bardziej konserwatywnych, naprawdę aktem dużej odwagi osobistej. I to jest raz. Ale ten aktywizm jest bardzo różnorodny, wykorzystuje bardzo różne narzędzia. Ten aktywizm, na przykład arabski, bardzo, bardzo interesująco się obserwuje, ponieważ wykorzystują chociażby media społecznościowe. Media społecznościowe odgrywają dla nich dużą rolę z wielu przyczyn. Po pierwsze, chodzi o to, żeby docierać do jak największej grupy osób. Po drugie, ze względu na to, że wykorzystują tam też różne metody, czyli na przykład jeśli przygotowują filmik i ten filmik jest w języku arabskim, to on może dotrzeć do szerszej grupy. Ja pozwólcie, że się na chwilę dosłownie odniosę do takiej jednej konkretnej libańskiej grupy, ona się ABBA tam nazywa, to jest grupa aktywistów, aktywistek przede wszystkim, skupiających się na tematyce kobiecej emancypacji, kobiecych praw, kobiecego bezpieczeństwa, autonomii i tak dalej. I one do perfekcji absolutnie nauczyły się wykorzystywać rozmaite narzędzia. Z jednej strony wykorzystują właśnie element online'owy z takim przekonaniem, że możemy dotrzeć do większych grup nie tylko w obrębie własnego społeczeństwa, czyli Libanu w tym wypadku, ale możemy dotrzeć szerzej tak, żeby mnóstwo innych kobiet w regionie zauważyło, że nasze problemy akurat będą bardzo do siebie podobne. I tutaj rzeczywiście szereg ich projektów wywołał bardzo dużo komentarzy, bardzo, bardzo wiele debaty,
w rozmaitych społeczeństwach, w rozmaitych częściach tego świata arabskojęzycznego. One też wykorzystują taki schemat, że do wielu swoich projektów dokładają też napisy w języku angielskim, co pozwala także osobom, które z zewnątrz obserwują ten aktywizm, trochę lepiej go zrozumieć, trochę lepiej poznać jego charakter, nabrać jakiegoś takiego troszkę większego doświadczenia i zrozumienia dla tego, co się dzieje, ale też bardzo często dostrzec wiele podobieństw. I to jest jedna uwaga. Druga uwaga to jest to, że oczywiście jest tam wiele takiego aktywizmu właśnie poświęconego kobiecej autonomii, walczeniu przede wszystkim, i tutaj Abad ma bardzo duże doświadczenie walczenia przede wszystkim właśnie z tą stygmatyzacją honoru, czyli tego, że kobieta jest kobietą i nie jest jakimś paradygmatem czyjegoś honoru, prawda, rodzinnego, męskiego, narodowego, bo nie wspomniałam, ale ta kwestia honoru została też poniekąd przywłaszczona właśnie przez narracje narodowe, w których kobieta, stając się właśnie symbolem na przykład państwowym, staje się poniekąd no, trochę bardziej się ją kontroluje niż trochę mniej. To jest jedna rzecz. Ten aktywizm jest też aktywizmem, przez wiele lat też w pewnym sensie ewoluował. W dużej mierze dotyczył przede wszystkim zasad prawnych, czy też tych artykułów prawnych, o których tutaj wspominałam, uderzających w jakiś sposób, czy to w kobiecą i dziewczęcą również, bo zaznaczmy, że często dotyczyło to także osób nieletnich. Autonomię, i tutaj Leyla Slimani zresztą odnosi się do takiego jednego bardzo znanego przykładu, Aminy Filali, młodej dziewczyny, która popełniła samobójstwo ze względu na to, że została zmuszona do małżeństwa z osobą, która dokonała na niej gwałtu. I powiem szczerze, że to był jeden z takich przykładów, w których naprawdę presja społeczna, mnóstwa ludzi angażujących się na rozmaite sposoby, była jednym z ważnych czynników, które doprowadziły do wyrugowania tego przepisu. Podobne akcje społeczne podejmowane przy użyciu różnych narzędzi w Arabii Saudyjskiej, w Libanie, w Jordanii, w Kuwejcie. Na przestrzeni ostatnich lat widzimy na przykład bardzo dużo akcji społecznych dążących do tego, żeby jednoznacznie na przykład skończyć z zjawiskiem morderstw honorowych. Samo nazwę honorowe już Wam wskazuje, że oczywiście cały czas chodzi o dokładnie to postrzeganie kobiety, która nie tylko może być kontrolowana, ale co gorsze, może być również karana. Powiedziałabym, że to zjawisko akurat jest takim zjawiskiem, które, nie mówię, że ono się zmniejsza, ja bym wręcz powiedziała, że niestety okres pandemii bardzo boleśnie nam to zjawisko znowu przywrócił na czołówki gazet i mediów. Natomiast faktycznie ten aktywizm na bardzo różnych polach i na bardzo różnych przestrzeniach jest podejmowany przez grupy, właśnie pokazujące nie tylko jak gdyby, że przepis bywa problemem, ale to, co stoi u podstawy przepisu, pewnego rodzaju mentalność, obyczajowość tego, że jeśli nie rozprawimy się na przykład jednoznacznie z kategorią honoru, no to nie rozprawimy się też później z takimi przepisami, bo nam się będzie wydawało, że to jest absolutnie wszystko w porządku. Nie zdążymy już chyba porozmawiać o innej literaturze w rejonie arabskojęzycznym, co znaczy, że... No wie. Ach, no dobra. To tak, jeszcze nie ma Marcin. To jeszcze nie ma Marcina. Ja się streszczę. Ja tylko powiem tyle, że mnie cieszy, że na polskim rynku tej literatury zaczęło się trochę pojawiać, bo to, że ona powstaje w krajach arabskojęzycznych i ona jest bardzo różnorodna, pozwól, że ja, skoro mówimy o marokańskiej, to pozwól, że ja tutaj tylko pokażę nam jeden przykład. To jest bardzo graficzny projekt przygotowany przez Zeynep Fasiki. Tam pojawia się na tytule słowo chrzuma dotyczące całej kultury winy, wstydu i tak dalej. Ta literatura jest bardzo różnorodna, natomiast rzeczywiście mnie cieszy to, że polscy wydawcy i polskie wydawczynie zaczynają dostrzegać potencjał tej literatury, tak. Czyli tego, żeby wyjść poza taką standardową, przepraszam za sformułowanie, sztampową literaturę, która będzie tę problematykę kobiet sprowadzała właśnie do jakichś takich bardzo momentami, przepraszam, orientalizujących wzorców, a pozwoli nam naprawdę dotknąć prawdziwych problemów społecznych. Jak to tylko dr Hanna Jankowska pięknie to określa, ta literatura z oczami. Tak, zwana czasem trochę ostrzej przez niektórych, natomiast myślę, że literatura z oczami jest doskonałym podsumowaniem,
Ale też te okładki z oczami są moim zdaniem też dobrym podsumowaniem tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, czyli właśnie wytwarzaniem takiego przeświadczenia o tym, że no ta przestrzeń jest jakaś taka tajemnicza, zagadkowa, prawda? A mnie, tak jak mówię, tutaj trochę podsumowując już ten mój monolog, mnie bardzo cieszy, że jednak nastaje taki moment, w którym widzimy, że jest potencjał dla takiej literatury i strasznie mnie to cieszy. Bo sama ta książka, ja powiem szczerze, że ja tą historię znam, ponieważ ja tą książkę już kiedyś czytałam, ale ja tą książkę pokreśliłam raz jeszcze. Ja jej nawet nie mogę nikomu więcej dać, bo ona jest haniebnie pokreślona. Ja jestem taką akademiczką, która się nie powstrzymuje, książki traktuję w sposób absolutnie karygodny. Natomiast głównie dlatego, że to, co mnie poraziło, to jest to, że w tej książce znajdujesz naprawdę mnóstwo takich, powiedziałabym, konkretnych informacji. Tak. Paragraf. Artykuł, ten kodeks, dlaczego, to nie, znowu, nie umniejszając absolutnie bardzo, bardzo intymnym, bardzo, bardzo takim, powiedziałabym, ciekawym, bardzo przejmującym i momentami dramatycznym historią, mimo wszystko dla mnie to jest też literatura, z której ja i podejrzewam mnóstwo z nas może się wiele rzeczy dowiedzieć, więc strasznie się cieszę, że ta książka też się na naszym rynku pojawiła. Absolutnie tak. Ja na początku, jak zobaczyłam Seks i kłamstwa, intymne życie kobiet w kraju arabskim, przeraziłam się, potem spojrzałam Leila Slimani, mówię, okej, dobra, jest dobrze. Natomiast, ale tak, powiedz, można by przypuszczać, że to będzie właśnie jakiś reportaż z gatunku, znajdźmy sobie jakąś taką historię, która ma wzbudzić kontrowersję i niewiele więcej. Natomiast no, tak jak mówię, to jest książka, oczywiście można mieć tutaj swoje ale, ja tutaj też parę swoich ale mam, natomiast to nie chodzi o to, żeby się dzielić w tym momencie jakimiś takimi personalnymi odczuciami. Mm-hmm. Książka naprawdę daje nam zupełnie inny obszar poszukiwań, badań, poznania zupełnie innych historii i myślę, że to jest jej naprawdę potężna wartość dodana. To prawda. Marcin się nie może zalogować, więc zyskujemy czas. To powiedz w takim razie o tej literaturze arabskojęzycznej, bo to jest nieprawdopodobnie ciekawy temat. No. Powiem tak, on jest tematem ciekawym nie tylko ze względu na to, że jest to literatura, z którą wiele kobiet prawdopodobnie może się w jakiś sposób mniejszy bądź większy utożsamić. Mhm. Ale to jest też literatura, która pozwala się bardzo wielu kobietom zderzyć i zmierzyć z tym, czy w ogóle są w stanie opowiadać o swoich doświadczeniach w języku arabskim. To taka ciekawostka z mojej strony. Ja raz czytałam wywiad z jedną z pisarek, które są pisarkami frankofońskimi. One raczej operują językiem francuskim, ponieważ ich znajomość języka arabskiego jest taka, powiedziałabym, brzydko mówiąc, sobie. I one mówiły o tym, że brakuje im tak naprawdę pewnego rodzaju języka, prawda? Jakiegoś słownika, pojęć, którymi mogłyby się posługiwać na to, żeby te bardzo intymne treści umieć swoim czytelnikom, czytelniczkom przekazać. Co więcej, ja bym powiedziała, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia literatury, ale to jest też kwestia rozmaitych projektów, bardzo często projektów multimedialnych, medialnych, które właśnie ten kontekst języka, czyli budowania przeświadczenia o tym, że język arabski ma te sformułowania, ma te słowa, takiego zapoznawania ludzi z tymi słowami, tworzącymi też przestrzeń trochę do takiej, powiedziałabym, bardzo podstawowej edukacji seksualnej. Mm-hmm. Czyli tego, że ta literatura, oprócz tego, że jest świetnym świadectwem rozmaitych historii, albo też jest literaturą badawczą, pokazującą bardzo sprecyzowane i bardzo skonkretyzowane badania w regionie, to oprócz tego cała warstwa językowa, która wokół tego powstaje, pozwala nam na dodatkowe przedsięwzięcia, prawda? I taki aspekt właśnie tejże trochę edukacji, takiego gdzieś mierzenia się z tym, że istnieje tyle słów, którymi możemy pewne rzeczy wypowiedzieć i niekoniecznie też musimy korzystać ze słów zachodnich. Tutaj wracając jeszcze na chwilę do tego spostrzeżenia jednego z naszych słuchaczy. Mm-hmm. Wydaje mi się tu być jeszcze dodatkowo taką rzeczą, która dla mnie osobiście przynajmniej jest bardzo, bardzo interesująca, czyli tego, że jakąś część na przykład tej literatury stanowią w pewnym sensie dosłownie słowniki. Czyli wytwarzanie sobie projektów, które mają skupiać się na analizie słownictwa, tego, jaką warstwą słów możemy operować, co one mogą oznaczać,
i docierania z tymi projektami do jak najszerszego grona, właśnie po to, żeby radzić sobie z tym, czego w państwie na przykład nie otrzymujemy. No bo wiadomo, że w większości państw oficjalnej edukacji seksualnej, na przykład nie wiem, na poziomie edukacji, nie otrzymamy. Natomiast no tak. Nie uciekniemy tak naprawdę przed tym, że wiele osób korzysta już w tym momencie z mediów społecznościowych i chociażby poprzez te media społecznościowe z tymi projektami ma możliwość się zapoznać. Natomiast jeśli chodzi o tą literaturę, ja tutaj przygotowałam jeszcze jedną taką ciekawostkę. Ona jest co prawda literaturą stworzoną w języku angielskim. Aczkolwiek część z autorek, które dostarczały do tej antologii teksty, przygotowały je również w języku arabskim. Aha. Golden Symbols to jest książka o miłości i o pożądaniu arabskich kobiet autorek, i to jest książka, która w pewnym sensie stanowi również przegląd, bo to nie jest odniesienie tylko i wyłącznie do autorek współczesnych, ale także pokazanie tego, że o pożądaniu, o miłości, o seksie, o seksualności, o cielesności pisało się zawsze. Aha. Więc takich projektów tak naprawdę jest bardzo dużo. No i wydaje mi się, że ten aspekt właśnie tego, co ostatnio pokazywałam, tego projektu, który tutaj pokazywałam, to jest projekt, który jest współtworzony pomiędzy artystkami i aktywistkami, które tworzą taką platformę internetową, która się nazywa Małczfala. To jest platforma internetowa służąca przede wszystkim właśnie edukacji. I to nie tylko edukacji stricte seksualnej, to jest po prostu też takie powiedziałabym, oddolna akcja budowania dużo większej świadomości wśród kobiet. One do tego stopnia działają, że nawet stworzyły własną zabawkę dla kobiet, która ma być dedykowana też dla kobiet, które chciałyby to swoje ciało poznawać w sposób bardzo dosłowny. Więc tak, żebyśmy wiedzieli, jak bogate, jak ciekawe i jak momentami w niektórych kręgach kontrowersyjne projekty na co dzień tam powstawać potrafią. Niesamowite, o tym nie słyszałam, bardzo ciekawe, no sobie zapisałam też tę stronę, ale tutaj Agnodar domaga się odpowiedzi na pytanie Wojtka Polaka i ono jest bardzo dobre, ja się do niego już tutaj przewijam. O, samo słowo feminizm jest językowo zachodnie. Czy są pojęcia, słowa opisujące kobiety działające na rzecz poszerzenia ich praw, czy raczej to są wyłącznie semantyczne pojęcia importowane? I tu jeszcze dopisuje Wojtek, w sensie, czy słowa opisujące walkę o poszerzenie praw kobiet w islamie mają tylko pochodzenie obce, czy też rodzime arabskie? Mhm. No, to odnośmy się do nazwy twojego podcastu. Słowo niswija jest słowem arabskim. Oczywiście ono działa na zasadzie paralelnej analogii, że kobiety, kobiecość, dlatego że niswija wywodzi się od formy nisła, kobiecości, nisa, kobiety. Natomiast jak najbardziej takie formy w języku arabskim istnieją. I nawet powiedziałabym więcej, coraz częściej, coraz chętniej się po nie sięga właśnie w kontekście takiej dosłownej dekolonizacji, tego, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że dekolonizujemy to przestrzeń, nazwijmy to społeczno-polityczną, ale też chcemy zdekolonizować to, w jaki sposób same o sobie mówimy, prawda? Tu już wspominałam o tym, że to częściowo właśnie wiąże się nie tylko z tym, że niekoniecznie się chcemy podpisać pod jakimś terminem, który nam się jednoznacznie kojarzy z pewnymi wartościami, które są na przykład wartościami, z którymi się nie zgadzamy. Ale to jest też absolutna walka w kontekście tego, co też mówiłam a propos tworzenia sobie tych prawie słowników, leksykonów. To jest też walka o to, żeby w obrębie własnego społeczeństwa nie zubażać własnych możliwości, prawda? Że skoro mamy możliwość wykorzystywania jakichś sformułowań i nie robienia na przykład bezpośrednich, bo w języku arabskim absolutnie jest możliwym zapisanie arabskim alfabetem słowa feminizm i taką formę absolutnie jakiś gargulec, taką formę też parokrotnie widziałam. Natomiast ja bym raczej szła w taką stronę, żeby powiedzieć, że to nie tylko jak gdyby chodzi o własny termin, co raczej często unikanie tego terminu, dlatego że dla wielu kobiet jednak takie jasne precyzowanie swojej walki, na przykład jako feministycznej,
I to jest ta zagwozdka, która jest bardzo, bardzo, bardzo trudna też do opisania. Takie jasne definiowanie swojej walki jako feministycznej będzie z czymś, czym one się po prostu nie zgadzają. Bo na przykład wychodzą z założenia, że ich walka na przykład dotyczy bardzo podstawowych jeszcze cały czas praw, czyli na przykład dostępności edukacji, dostępności do rynku pracy. Tutaj ciekawe statystyki właśnie absolutnej niewspółmierności tego, że na przykład, nie wiem, bardzo wiele kobiet w regionie zdobywa wykształcenie, nawet powiedziałabym wykształcenie wyższe, a później tej widoczności na rynku pracy w ogóle nie widać. Zatem ja mam takie wrażenie, że często ta próba takiego uciekania od tego jednoznacznego definiowania tego, czym ten ruch jest, to jest nie tyle próba jak gdyby strachu przed jakimś zawłaszczeniem, też w pewnym sensie na pewno. Natomiast wydaje mi się, że dla wielu tych kobiet to jest też próba jak gdyby samodzielnego definiowania tego, o co właśnie w tym momencie walczą. I często unikanie tego typu sformułowań jak feminizm jest jednym z ich strategii. Natomiast absolutnie tych sformułowań oczywiście mogłabym znaleźć dużo więcej. Zresztą co ciekawe, powstało już szereg badań dotyczących w ogóle warstwy słownej, tego jak należy opisywać ruchy aktywizmu, szeroko pojętego aktywizmu kobiecego w regionie, i ta warstwa słowna się w tych tekstach również bardzo mocno przewija. Napisałam sobie feminizm, wygląda to strasznie, prawda? Strasznie. Powiem tak, słowo Nisuya, pomimo tego, że można by tutaj budować konotację, że jest to poniekąd paralelne słowo do słowa feminizm, może ze słowem tłumaczenie bym miała trochę jednak problem, bo trochę tak, trochę nie. Natomiast mam wrażenie, że nawet samo słowo Nisuya po prostu lepiej wygląda niż słowo feminizm zapisane w takiej formie, w jakiej ty ją teraz widzisz. Arabiści będą wiedzieli, o co nam w tym momencie chodzi. Dokładnie. Tak, absolutnie. Chodzi ci, jak rozumiem, o końcówkę. Bardzo właśnie, bo samo słowo Nisuya to jest też jeszcze jedna ciekawostka, bo w zależności od tego, ale to jest warstwa językowa, w zależności od tego, jak słowo Nisuya też będziemy czytały, czy też wokalizowały, ono również może oznaczać po prostu feministkę, niekoniecznie sam ruch, ale też osobę, która się identyfikuje jako właśnie jakaś osoba związana z ruchem walki o prawa kobiet. I właśnie ten aspekt tamarbuty, czyli takiego typowego żeńskiego zakończenia w języku arabskim, to jest to coś, co nas tutaj to połączyło, właśnie takiego sformułowania, że ta końcówka jest ewidentnie w tym momencie jeszcze dodatkowo wskazaniem na rodzaj żeński. Dokładnie. I to jest doskonała. No tak, i to jest doskonała puenta naszej rozmowy. Karolina, ja ci bardzo dziękuję. Fantastycznie się rozmawiało. Oczywiście znowu zabrakło nam czasu, jak to jest. Mam nadzieję, że zgodzi się jeszcze do nas kiedyś tutaj zawitać, bo ja już mam 1000 pomysłów, ale o tym porozmawiamy jeszcze w takim razie. Doktor Karolina Rak, arabistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i autorka podcastu Nisuya. Właśnie była gościnią Azja Incognita i Agonodar, dziękuję, bardzo ciekawa rozmowa, no, nie da się ukryć. Śledźcie Karolinę na Instagramie, bo też tam dużo ciekawostek właśnie a propos tego aktywizmu kobiecego w krajach arabskich publikuje. A rozmawiałyśmy w kontekście książki Seks i kłamstwa, intymne życie kobiet w kraju arabskim Leili Slimani, którą bardzo Wam obie polecamy. Bierzcie i czytajcie, bo naprawdę lektura, zwłaszcza dla osób spoza naszego arabistycznego świadka, bardzo ciekawa. Dziękuję Ci bardzo, Karolina. Mam nadzieję, że się... Dzięki wielkie. I teraz robimy krótką przerwę na muzykę i będziemy już rozmawiać z Marcinem Krzyżanowskim o Iranie. Rana.
Nigeria. Myśli i słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojtka Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonają jednak piosenki zespołu BAJM, choć zapewniamy, wielu chciałoby to usłyszeć, szczególnie w takim długłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem, komentarz życia w Polsce i wydarzeń minionego tygodnia. Z jednej strony śmiesznie, z drugiej równie strasznie. Tydzień zleciał, bum! W każdy piątek o 17 w Resecie Obywatelskim. Póki co wracamy do programu Azja Inkognita, też w Resecie Obywatelskim. Czekamy na Marcina Krzyżanowskiego, który ma problemy z połączeniem się. Pisze, że w ciągu kilku minut powinien już być na łączach. I czekając, ja jeszcze wrócę do książki, o której mówiliśmy. Maciek na pewno da mi znać, jak tylko nasz gość się pojawi. Miejmy nadzieję, że to nastąpi, chociażby na chwilkę. A jeszcze wracając do tej książki, bo rzeczywiście to jest nowa książka, więc już nie będzie żadnych. Już prawie pisze Marcin. Dobrze, przepraszam Was bardzo, ale jeszcze raz link. Ojejku. Już przepraszam Was, dobrze, ale no, nie dam rady mówić i wysyłać linku. Kopiuj, łączę. I może się uda. Bardzo bym chciała, żebyśmy. O, dzięki Maćku. Już, dobrze. To jest reportaż. To jest reportaż, który. Tak jak zresztą Karolina mówiła, Leyla Slimani w pewnym momencie wymyśliła sobie taki projekt po rozmowach z różnymi kobietami. I tutaj właśnie było. Ona niektóre osoby sama zaprosiła do tych rozmów, natomiast wiele z nich po prostu podchodziło do niej na przykład na spotkaniu autorskim i po spotkaniu jeszcze po podpisywaniu książek zapraszały na kawę i właśnie dzieliły się swoimi doświadczeniami. Niektóre właśnie usłyszały o tym projekcie gdzieś w mediach i też do niej napisały, zgłosiły się. Także rzeczywiście są to osoby z różnych warstw społecznych, o różnych doświadczeniach życiowych, o różnych statusach finansowych na przykład, bo to też jest ważne, słuchajcie, wiecie, jak bardzo kwestie ekonomiczne pomagają w zachowaniu i w uzyskaniu wolności kobietom, także tutaj też jest to bardzo dobrze pokazane.
I tak jak rzeczywiście, tak też Karolina zauważyła, bardzo, bardzo istotna rzecz, że Leila Slimani, która sama przecież jest pisarką, tutaj się chowa, ona się chowa za swoimi bohaterkami. Komentuje, wprowadza do rozdziału, bo to są często takie bardzo krótkie nawet rozdziały, kilku, o tutaj właśnie jest początek rozdziału i on ma, akurat teraz trafiał na dłuższy, no ale on ma, zobaczcie, kilka takich, kilka stron. I właśnie wprowadza, opowiada o swoich bohaterkach, po czym oddaje im głos. I to jest bardzo ważna cecha też tej książki. Mamy już łączenie z Marcinem Krzyżanowskim. Tak, jest z nami Marcin. Jest? Jest? Oj, chyba nie bardzo. Czy my się słyszymy? Dzień dobry. O, jest na czacie Marcin. Ale się nie słyszymy. O! Dobry wieczór. O, słyszymy się. Średnio to widzimy, słyszymy. Ale... Tak jest, tak jest. Czy już mnie... słychać. Ja słyszę. Dobrze. My słyszymy bardzo dobrze, także możemy rozmawiać. Teraz powinno być dobrze. Dobrze, słyszymy się? Doskonale. Dobra. To w takim razie nasi widzowie już tutaj oczywiście pisali o tym, dopominali się tutaj komentarza. Jakie są nastroje w Iranie w tej chwili po śmierci Ebrahima Raisiego w katastrofie lotniczej przed kilkoma dniami? Tak. Chyba mamy duże opóźnienie. Oj, chyba nam się nie uda. Kurczę, no chyba nam się niestety nie uda to połączenie. Jeśli ktoś był nastawiony do Republiki, to jest raczej ucieszony. Z kolei no nie, nie porozmawiam. Spróbujemy może jeszcze. Takie tak. Szoczne, natomiast. No nie, nie słychać zupełnie. Musimy się chyba rozłączyć. Kurczę, no niestety, może Marcin, Boże Marcin, Maciek wymyśli, jak inaczej by się połączyć. A my jeszcze chwilkę tutaj napiszę. No bardzo chciałam właśnie, żebyśmy mieli ten komentarz na żywo od Marcina, ale chyba się nie uda. Nie wiem, co mi tutaj Maciek pisze. Aha, wy tutaj jakieś macie swoje, jak rozumiem. Swoje rozmowy, dobrze. No słuchajcie... dobra, Maciek ma jakiś Maciek ma jakiś pomysł, więc chwilkę was tutaj zagadam. Dobrze, okej, okay, w porządku. Ja tutaj widzę, że wy macie jakieś swoje tutaj rozmowy niezwiązane zupełnie z programem, ale bardzo się cieszę, że wcześniej
że wcześniej słuchaliście rozmowy. Jeżeli ktoś się dopiero teraz włączył, to zachęcam do odsłuchania, bo naprawdę bardzo ciekawa rozmowa nam się wywiązała. Oczywiście nie zdążyłam wszystkiego całego, wszystkich tematów poruszyć, zostały nam jeszcze, ale ja myślę, że co się odwleczy, to nie uciecze i zrobimy jeszcze jedną rozmowę z Karoliną, już nie w kontekście książki, tylko w ogóle o sytuacji kobiet, a może i w ogóle patriarchacie w krajach arabskich. Ben Kruczek, piszmy merytorycznie, bardzo dziękuję, aczkolwiek też rozumiem, że to jest dla Was jakaś tam forma komunikacji, że chcecie sobie pogadać, tylko że to mnie też wybija z rytmu niestety troszeczkę, bo jak muszę, wiecie, kontrolować i widzę jakieś wasze prywatne rozmowy, to trochę nie wiem, czy to dotyczy programu, czy nie. Ale widzę też, że te stałe osoby, właśnie Ben Kruczek, Agnodar, kapitan Stratford, Wojtek Polak, kompletnie pojawiają się dopiero jak zaczynają, jak kończą się te niemerytoryczne rozmowy. Bardzo Wam dziękuję za to, że słuchacie i aktywnie uczestniczycie w tej rozmowie, gdy już się robi merytorycznie. Słuchajcie, no cały czas Maciek kombinuje, jakby się tu jednak z Marcinem Krzyżanowskim połączyć. Także także jeszcze poczekajmy chwilę, może się uda. Jeśli nie, no to opowiem Wam to chyba w takim razie o czymś z kultury. Jakiejś książce, film, co ostatnio widziałam, oglądałam. Zobaczymy, momencik tutaj mam. O kurczę, no właśnie. I Marcin pisze, że mnie słyszy i widzi znakomicie, a my tutaj kompletnie go nie widzimy. No to jest straszne. No może jednak Maciek coś zrozumie, bo z tego, co ja zrozumiałam, to Marcin jest w Iranie, czego ja nie wiedziałam o tym. Tak to prawda? Czy mogliśmy to zrobić troszeczkę inaczej? Teraz widzę, że mogliśmy to troszeczkę inaczej rozwiązać. No nic. Trudno. Tutaj widziałam, że są komentarze jakieś. Dziękuję. Jarosław Gołda, pozdrawiam Panią, obejrzę jutro telefon do Marcina. No właśnie, Maćku, czy możemy jakoś telefonicznie przez WhatsAppa się może połączyć? Zostało nam jeszcze troszkę czasu. Może przez WhatsAppa już... bo jeżeli jest w Iranie, to też nie możemy telefonicznie, ale przez WhatsAppa może by się udało. Także kończymy. A aha, nie Jacka, tylko Marcina. Aha, sorry, ale tak rozmawiamy. Aha, no tak. Tak rozmawiamy sobie po prostu. No to może kilka słów o Indiach. No! To dobre. Nie mamy Jacka, aby się połączyć. Aha. No dobrze, to teraz powiedzcie mi w takim razie, Kinga, Maciek, czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, żebyśmy się połączyli, czy nie. Czy mamy czekać i trzymać Marcina na łączach. No i widzicie, bogowie internetów nie pozwolili. Natomiast ja zaproszę Was w takim razie, korzystając z tego jeszcze z tej chwili, bo właśnie dostałam też jeszcze informację, zapomniałam Wam o tym powiedzieć. Moment. Maciek ma jakiś pomysł. Dobrze.
To ja Was zaproszę, bo jeżeli będziecie w Warszawie, w przyszłym tygodniu, nie, w tym tygodniu ruszają warszawskie targi książki, te w Pałacu Kultury i Nauki, te drugie na stadionie już się odbyły, więc te w Pałacu Kultury i Nauki, to jest od 23 do 26 maja, natomiast nas interesuje 25 maja, to jest sobota, o 15 będę prowadzić rozmowę z Bo-ron Chang, to jest koreańska pisarka, której w tej chwili już 3 książki ukazały się na polskim rynku. Znaczy nie wiem, czy ostatnia się już ukazała, ja czytałam prebooka, natomiast na pewno jest Przeklęty Królik wydawnictwa Tajfuny, to jest zbiór opowiadań, które przyniosły Bo-ron Chang ogromną rozpoznawalność. Natomiast są też dwie książki, które ukazały się nakładem wydawnictwa Kwiaty Orientu. Ostatnia albo się już ukazała, albo się ukaże na dniach i będzie dostępna na targach książki właśnie, to jest Rozkład Północy. Coś niesamowitego, jazda bez trzymanki jest dużo lepsza niż, tylko coś sprawdzę. Tak, mamy dzisiaj jakieś... jest dużo lepsza niż wydana w grudniu książka Sny Umarłych, też wydawnictwa Kwiaty Orientu. To jest bardzo ciekawa książka, natomiast Rozkład Północy jest dużo lepszy. Także Wam na pewno o tej książce opowiem i polecę. Bo-ron Chang pisze, łącząc różne style pisania. Ja bardzo już jestem, czekam na tę rozmowę, już bardzo chcę zadać wszystkie te pytania autorce, bo ona łączy literaturę grozy, horror, opowieści o duchach, jakiś surrealizm z powieścią, można powiedzieć, obyczajową, można tak to nazwać. I wychodzi z tego jakaś naprawdę niesamowita mieszanka, która w dodatku jest... O! Czy mamy... czy my się słyszymy, Marcinie? Widzę. Halo, słychać mnie? Tak, słychać. Moment. Słucham, bo... O, to jestem. Tak, słyszysz mnie dobrze teraz? Słyszę. Dobrze, to spróbujemy, może się uda w tej teraz. Trzymajcie wszyscy kciuki. Marcin, to jeszcze raz zapytam Cię, jakie są nastroje w Iranie po śmierci Ebrahima Raisiego, tak tragicznej, zaskakującej? Rozłączyło. Ja nie mogę dzisiaj z tą technologią. Jeszcze tak, przypomnę coś. O, tutaj. Nie zacytuję Wam. Generalnie... Mam pewien pomysł. O, widzę się. Czy słychać mnie? Tak. Nie słychać? Tak. Ja napiszę. Słychać. Słychać? O, właśnie, żeby wyłączyć obraz, będzie lepszy może internet. Tak. Słychać. No to super.
Bo ja Cię słyszę i widzę dobrze. Czyżby nam się udało? No właśnie, chyba się udało. Powyłączałem już chyba wszystko, co się da. Dobrze. To tutaj pisze, o. Okej, okay, no to już mówię o tych nastrojach. Generalnie przeważa pewna obojętność, ponieważ większość społeczeństwa irańskiego jest nastawiona obojętnie do polityki. Po prostu ma jej serdecznie większa, mniejsza to ci, którzy cieszą się z tej katastrofy, nienawidzą nieco większa, sporo większa grupa, która szok. Czy dalej mnie słychać? Mhm. Tak. Masz nie tęgą minę? Jest dobrze. Halo. Słychać. Czyli pewnie jest opóźnienie. Dobra, to jest drugi dzień trzydniowej żałoby. Wczoraj i dzisiaj większość sklepów i wszystkie instytucje państwowe było zamkniętych. Jutro już powoli życie ma zacząć. Ale tak jak wspomniałem, bardzo dużo osób przeżywa żałobę. Teraz tak, w ciągu 50 dni mają się odbyć wybory. Czy coś się może zmienić? Czy w ogóle jakaś opozycja ma szansę dojść do tych wyborów w ogóle, wziąć w nich udział? W Iranie nie ma opozycji. Są tylko mniejsi. Mniej gorliwi lub bardziej z islamskiej republiki. Niestety, albo stety, zależy z której strony. Na to bardzo. Znowu niestety. Raczej nic się nie zmieni. Ani 8 lat od dwóch wyborów. No nie uda się nam chyba porozmawiać. Znowu straciliśmy. Straciliśmy to połączenie. Coś jest totalnie nie tak dzisiaj. Tak jak chyba piszecie tutaj właśnie. Tak jak piszecie tutaj chyba, mają jakieś zagłuszarki. Słuchajcie, postaramy się coś z tym zrobić. I może za jakiś czas uda nam się, może w przyszłym tygodniu uda nam się połączyć. Może się wydarzy coś ciekawego. No, jest mi strasznie przykro. No tak, telefon jest spoko za 8 zł za minutę, no to rozumiecie, że troszkę za dużo. Może spróbuję coś wykombinować i jakoś to
rozwiążemy. Zróbmy krótką przerwę na muzykę, a ja pójdę do... A, bo ktoś tutaj pisał o tym, że denerwują go te biblioteczki w Resecie Obywatelskim, zaraz na początku. I ja muszę tutaj od razu powiedzieć, że słuchajcie, strasznie przepraszam, ale ja mogę siąść w dwóch miejscach, oprócz tego, że na łóżku, ale może niekoniecznie poduszkami, wśród poduszek. Orientalnie owszem, ale nie robimy takiego orientalizmu. Więc mogę siąść albo na tle okna, co nie jest dobre, bo będę miała wielką aureolę, albo na tle książek. U mnie, gdzie nie spojrzeć, są regały z książkami, albo takie duże, albo mniejsze, więc serio, ja nie mam gdzie usiąść tak, żeby nie śmieszyła kogoś biblioteczka, bo nawet jak czasami rano siedzę, nagrywam program i siedzę z drugiej strony, no to tam też jest regał. Jak patrzę przed siebie, to jest duża półka i stoją poukładane książki, więc no serio, albo okno, albo książki. Blanka, nie zwracaj uwagi na marudy, Ben Kruczek. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo, Ben. Więc zróbmy krótką przerwę na muzykę. Ja pójdę do jeszcze kolejnego regału. Przyniosę książkę, o której Wam w takim razie opowiem drugiej. Krzysiek, Dewam, a tam dlaczego biblioteczki są piękne, szczególnie u Blanki. Dziękuję bardzo. Krótka przerwa na muzykę. Maćku, bardzo Cię poproszę i zaraz do Was wracam.
Prawoteka. Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Kożuchowska-Warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Porozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w Resecie Obywatelskim. I wracamy jeszcze póki co, o Boże, się coś z mnie się zrobiło dziwnego, do programu Azja Incognita. Mamy jeszcze chwilkę, więc tak wymuszony kącik kulturalny. Niestety nie udało nam się połączyć z Marcinem Krzyżanowskim, który zmienił mieszkanie i zmienił też internet i najwyraźniej od dzisiaj przestał on działać. Dobrze, więc wymuszony kącik kulturalny, ale myślę, że będzie dobrze. Chcę Wam polecić książkę, bo ja Wam mówiłam już o tym koreańskim, tej K-healing, tak? Czyli ta koreańska literatura, która ma sprawiać, że będziemy się dobrze czuć, że poprawi literatura, która poprawia samopoczucie. I ona rzeczywiście w ogóle Asia Healing nas atakuje, nasz rynek książkowy polski. Jest coraz więcej tych tego rodzaju książek, głównie właśnie koreańskich i japońskich, bo to ci pisarze tworzą taką literaturę. No i jak to bywa, jedne są lepsze, drugie są gorsze. Ja specjalnie wybrałam dla Was dzisiaj zdecydowanie tę lepszą i jeszcze będę miała dla Was jedną z tych lepszych. A dlaczego ja rzeczywiście czytam te książki? Dlatego, że mam wrażenie, że jesteśmy już w takim miejscu historii, czasu i jakkolwiek to nazwiemy, że będziemy coraz bardziej potrzebować literatury, która z jednej strony właśnie nas odpręża, relaksuje, a z drugiej nie zabija naszych szarych komórek. Czyli coś, co jest miłe, łatwe i przyjemne w czytaniu, no ale nie obraża naszej inteligencji. I to jest zdecydowanie taka książka. Autorem jest Kim Ho Yeon, koreański reżyser i scenarzysta, a to jest jego debiutancka książka, Nietuzinkowy sklep całodobowy. O taka jest okładka. Piękna okładka, prawda? To jest pierwszy tom, nie wiem ile się ukazało dotychczas w Korei, ale na pewno jeszcze jedna się ukazała i mam nadzieję, słuchajcie, że pojawi się też w Polsce, bo to się naprawdę świetnie czytało. To jest wysokiej jakości literatura i teraz uważajcie, starsza pani, ona się nazywała, o Boże, zapomniałam, pani Yom, przepraszam. Pani Yom, jedąc z pociągu, orientuje się, że nie ma saszetki, takiej małej saszetki, w której trzyma portfel i wszelkie dokumenty, karty płatnicze. Co ciekawe, kontaktuje się z osobą, która znalazła na dworcu jej zgubę i chce ją oddać. I rzeczywiście pani Yom idzie na dworzec, spotyka bezdomnego, który mówi, że ma na imię Dokko, ale znaczy tak go nazywają, Dokko. I ona zaprasza go na obiad, ponieważ pani Yom jest emerytowaną nauczycielką i prowadzi tytułowy, nietuzinkowy sklep całodobowy. Znaczy, do tego momentu on jeszcze jest po prostu zwykłym sklepem całodobowym. Koreańczycy uwielbiają sklepy całodobowe, więc nic dziwnego, że pani Yom, nie chcąc się nudzić na emeryturze, wybrała właśnie taką formę dorobienia sobie. Zresztą ona nie dorabia na tym sklepie, ona właściwie dokłada, bo sklep nie przynosi specjalnych zysków. Natomiast ona go nie zamyka, no bo zapewnia pracę ludziom. Ale osoba z nocnej zmiany rezygnuje. Zostaje wakat i na nocki musi przychodzić pani Yom, co dla starszej osoby jest kłopotliwe. Ponieważ w tym czasie ona już
Mowa być zaprzyjaźnia się z Dokko, który jest wielki jak niedźwiedź i łagodny jak baranek, a dodatkowo nic nie pamięta ze swojej przeszłości. Twierdzi, że to dlatego, że za dużo pił, no że był alkoholikiem, uzależnionym od alkoholu, czy też cierpiącym na chorobę alkoholową, jakkolwiek to nazwiemy. Oni się jakoś zaprzyjaźniają w jakiś przedziwny sposób i pani Jom daje mu pracę na nocne zmiany. On się szybko uczy i rzeczywiście zaczyna pracować na nocki. No i dzieje się magia, ponieważ Dokko wpływa na nie tylko na innych pracowników sklepu, ale także na klientów, i to chyba nawet ważniejsze, na klientów. Przychodzą do niego ludzie, na przykład reżyserka, która przeżywa kryzys w swojej karierze. Reżyserka teatralna, jeszcze to jest ważne. Myślę, że jej historię na pewno autor zbudował, Kim Ho-yeon zbudował na swoich doświadczeniach, bo przecież jest też reżyserem. Przychodzi mężczyzna, który pracuje w korporacji, jest wyczerpany, bo nie widuje swoich dzieci, swoich córek, a bardzo chciałby mieć z nimi lepszą relację i tak dalej, i ci ludzie, no i tak, i Dokko teoretycznie niewiele robi, a to z jednym pogada, a to innemu wyniesie na stolik przed sklepem, to nawet jest na okładce ten stolik, widzicie, o tutaj narys przedstawiony, jakąś herbatę, czy inny napój, czy pozwoli tam coś zjeść, bo można kupić gotowe danie, na przykład lunchowe, przecenione, bo już jest wieczór, czy nawet noc. Można je od razu na miejscu w mikrochwalówce podgrzać i sobie przed sklepem zjeść. No i on zaczyna z tymi ludźmi rozmawiać, w jakiś sposób, no może nie radzić, ale może jakiś taki radzić, ale w taki sposób, wiecie, nie bezpośredni. I sprawia, że ci ludzie zaczynają właśnie myśleć o swoim życiu, myśleć o tym, jak swoje życie może naprawić, może co zmienić. I rzeczywiście te zmiany, czasami nawet niewielkie, sprawiają, że ich życie się całkowicie zmienia, albo że osiągają przypadkiem, czy przynajmniej to, o czym marzyli. Tutaj są dwie kwestie bardzo ważne poruszone w tej książce, mianowicie właśnie kwestie osób starszych, którym w Korei Południowej absolutnie nie żyje się dobrze. Przede wszystkim przez to, że mają bardzo niskie emerytury i większość musi dorabiać właśnie nawet po przejściu na emeryturę, bo po prostu nie stać ich na życie na poziomie. A druga rzecz to kwestia bezdomnych. Ich może nie jest jakoś bardzo, bardzo dużo w porównaniu do całej populacji, ale jednak jest ich całkiem sporo. Większość mieszka na właśnie, tak jak Dokko, na dworcu w Seulu. Tam albo żebrze, albo niestety oddaje się chorobie alkoholowej. I więc te dwa takie problemy społeczeństwa koreańskiego tutaj są poruszone. Ale przede wszystkim jest to książka, która mówi o tym, że każdy zasługuje i każdy może uzyskać od losu drugą szansę. To jest jedna rzecz. A druga, to jest coś, czego w naszych czasach, w czasach smartfonów, gdy idziemy ulicą wpatrzeni w ekran smartfona i nie widzimy drugiego człowieka, czyli uważność. Uważność i otwartość na drugiego człowieka. Bo wtedy zwiększając tę uważność, możemy dostrzec drugiego człowieka, jego problemy, ale też jego radości. Może pomóc, może jakiś drobny sposób wpłynąć na jego życie, na jego codzienność. I o tym jest ta książka. Ona się kończy bardzo optymistycznie.
Jest o zakończenie otwarte, więc wiemy, że może być druga część i ja mam nadzieję, że na polskim rynku się pojawi. Opowiedziałam Wam o niej w bardzo dużym skrócie, no ale wybaczcie. I co jest najważniejsze, mimo że jest to literatura popularna, to jest to książka bardzo dobrze napisana i też bardzo dobrze przetłumaczona. Zaraz to ja powiem, Łukasz Janik przetłumaczył, wydało, o, dzisiaj jest Dzień Znaku, bo to też jest książka wydana przez Znak Literatura Nowa. Także książka, jeżeli potrzebujecie czegoś na, wiecie, uspokojenie myśli po ciężkim dniu, ale, nie, i chce, ale chcecie mimo wszystko poczytać coś dobrego, a nie upokarzać się własną inteligencję, to niecuzinkowy sklep całodobowy jest dobrym rozwiązaniem. Beata R. pisze, oj, z tą otwartością to bym uważała, bo można dostać pałą przez głowę. No wiesz, nie wiem, przyznam, że zaskoczyłaś mnie tym komentarzem. No, wiesz, zawsze ryzykujesz, ale myślę, że chodzi mi o to, że my naprawdę totalnie zauważamy już drugiego człowieka. Jesteśmy my, media społecznościowe, i widzę po prostu, jak w tramwaju czy w autobusie ludzie siedzą i tylko scrollują. I nawet nie zatrzymują się na niczym dłużej. To tak naprawdę jest tylko i wyłącznie scrollowanie. Więc tej uważności nam niestety brakuje. Ja nie mówię, żeby od razu lecieć do każdego człowieka z otwartymi ramionami, bo nie. Sama tego już nie robię, bo już mnie życie nauczyło, że nie. Ale odrobina uwagi myślę, że nie zaszkodzi. Agnoder, jak książek mogę tylko pozazdrościć, e-booki to jednak nie to samo. Absolutnie nie, e-booki nie szeleszczą i nie pachną. Jak e-booki zaczną szeleścić i pachnieć, to może się zastanowię, bo już mi faktycznie brakuje miejsc. Muszę niektóre książki z bólem, ale muszę się chyba z nimi rozstać. Takie z niższej półki, dawne recenzenckie. No może. A dzisiaj zamówiłam taką kobyłę. Blanka. Andrzej Seweryn mówił w wywiadzie, że w sanskrycie nie ma słowa zło. To prawda. Myślę, że nie ma dosłownie tego określenia, ale są inne określenia na konkretne złe zjawiska i tym podobne. Wiesz co, mój sanskryt nie pozwala mi na odpowiedzenie tego, na to pytanie, bo ja miałam tylko półtora roku sanskrytu, i więc nie mogę powiedzieć, wiesz, znaczy rozumiem, czytam i tak dalej, natomiast nie żeby aż tak się w to wgłębić. Myślę, że to jest troszeczkę przesada, bo skoro w nowych językach indyjskich są, no to one skądś się wzięły, to słowo na zło, ale poproszę Krzyśka, to ci napiszę w komentarzu pod tym odcinkiem. On jest ekspertem od sanskrytu, poświęca sanskrytowi całe swoje życie, więc będzie wiedział lepiej, jak na to pytanie odpowiedzieć. Ja tak powiedziałam, ja miałam to już bardzo okrojone, nie wiem dlaczego tak krótko, no ale taki był nowy pomysł na studia indologiczne. No, można i tak. Dobrze, słuchajcie, musimy kończyć, bo tutaj już mnie Kinia popędza. Kinia, muszę tutaj tylko prywatę załatwić. Ja Cię nie poznałam, przepraszam Cię bardzo. Ja Cię nie poznałam przez ten ekranik, ale strasznie się cieszę, że dołączasz do ekipy Resetu Obywatelskiego. Moi drodzy, zróbcie hałas w komentarzach dla Kingi. Kinga jest świetną dziewczyną, którą poznałam w poprzedniej mojej redakcji, której nie chcę już pamiętać, ale tyle dobrego było, że poznałam bardzo fajnych ludzi. Między innymi właśnie Kingę. Fajnie, że będziesz w Resecie. Poznałam też tam w News24 Jarosława, który już czeka na Was w Resecie Obywatelskim i poprowadzi dzisiejszy codziennik. Także dziękuję Wam za dzisiaj i dziękuję Wam w imieniu Kingi i Maćka, którzy tutaj starali się jakoś uratować drugą część tego programu, i zapraszam za tydzień. Widzimy się jak zwykle o 18:30. Reset Obywatelski.